Plan likwidacji bonu żłobkowego powstał w suwalskim ratuszu, jak się dowiedzieliśmy. Przyczyną rezygnacji z tego rodzaju wsparcia jest zapowiedź rządu w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego. To jeden z elementów Polskiego Ładu. Zgodnie z rządowymi założeniami na drugie i każde kolejne dziecko rodzice mają otrzymać nowe świadczenie. Objęte nim zostaną dzieci od 13 do 36 miesiąca życia. Środki w wysokości 12 tysięcy złotych mają wesprzeć rodziców w opiece nad maluchami. Stracą na tej zmianie rodzice jedynaków, którzy nie będą uprawnieni do nowego świadczenia. Samorząd suwalski wspierał również rodziny z jednym dzieckiem. Teraz będą musieli radzić sobie bez pomocy finansowej. Można stwierdzić, że państwo wdraża dobre praktyki, które suwalski samorząd zrealizował już jakiś czas temu, poinformował nas Kamil Sznel, kierujący biurem prezydenta miasta. Skoro państwo będzie finansowało opiekę dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, miasto nie może i nie powinno dublować tego zadania. Stąd decyzja o likwidacji suwalskiego bonu żłobkowego, dodał. Zyskają na zmianie rodzice dwojga i więcej dzieci. Spełniający kryteria będą mogli co miesiąc przez okres 2 lat otrzymać po dodatkowe 500 zł lub przez okres 1 roku po 1000 zł miesięcznie. Środki można będzie przeznaczyć na przykład opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Decyzja należy do rodziców. Wsparcie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie będzie realizowane od 1 stycznia 2022 roku.